Cześć wszystkim, witajcie w kolejnym filmiku. Dzisiaj Was zapraszam na film kolekcja moich pomadek. Wszystkich. Jak widzicie, to uszy to Belli. Tak Bela ze mną nagrywa filmik. Tutaj mam pomadki i pomadki też płynne. Więc zapraszam Was do filmiku. Pierwsze co chciałam Wam pokazać, to te wszystkie pomadki, co mam. Pierwsze to jest Revolution, taka czerwona. Wam na ręku pokażę. No, tak wygląda. Kolejna pomadka z Technika. Wygląda tak. Czerwona. Kolejna to jest Revolution. Taka fioletowa. Kolejna to będzie z NYXa. Mówiłam Wam, jakie to są numerki. Tutaj numerku nie ma w tym. Tutaj numerek Revolution też jakoś nie widzę. Więc nie ma. Tu też jakoś nie widzę numerku. Tutaj numerek jest 518A w NYXie. Tak wygląda. Kolejna to jest z Rimmera. Taka czerwona. Więc tak wyglądają te pomadki na mojej ręce. I kolejne pomadki. To jest Rimmera. Tutaj ona troszeczkę mi upadła na ziemię. Wygląda tak. Kolejna to jest z Revolution. Taka ciemna. Kolejna to jest z Miss Rose. Z AliExpress. Tak właśnie wyglądają. Kolejna pomadka to jest z Max and More. Taki właśnie kolorek. I tak właśnie wygląda. I kolejne moje pomadki. Te trzy są z AliExpress. Nazwy nie powiem Wam, bo nie wiem. Taka. Taki róż. Taka, też różowy taki. No i taka. Wyglądają tak. I to są numerki 05. O ta. Ta jaśniejszy róż. Nie wiem, gdzie do tej. Chyba ten. To jest numerek 03. No i ta. Róż to ten pośrodku. Kolejna to jest pomadka z Technika. Jak widzicie, Bella tu też nagrywa ze mną filmik. No i tak wygląda. Zaraz wracam. Bella już poszła. Kolejne szpinki, pomadki. To mam takie w płynie. Gdzieś mi się trzecia zagubiłam. Skamy tu z AliExpress. Jakbyście widzieli, że mam czerwoną rękę, to właśnie od zmywania. Taka. I to jest numerek 04. Taka pomadka. Zresztą pokazuję, jak wygląda. I taka pomadka. Tutaj to troszeczkę przybrudziła się. I taka pomadka. Kolejna to jest też z Kamediu, też z AliExpress. I wygląda tak. No to są te pomadki z Kamediu, z AliExpress.
Kolejne to są te z AliExpress. Też Wam pokażę. Wyglądają. Kolejna taka. Nie wiem, czy będzie widać. Ale będę wrzucała od razu. I takie. Trzy. No to tak. Chyba tak. Ta. Taka. One są bardzo dobrze trwałe, więc ciężko je zmyć. I tak. Widzicie. I ostatnia z AliExpress jest taka. Nie wiem, gdzie to Wam pokazać. O, tutaj Wam pokażę. Taka wykręcana. A druga taka płynna. Tutaj ta z otułą. Czekaj, co się czyta. Teraz dwa razy. I ostatnie, które chcę Wam pokazać, to jest ta z Maybelline. Pokażę Wam tutaj. Wygląda. Wiem, że taka jest ta ręka w tych szminkach. Kolejna to jest z Bourjois. Z Max and More. I takie dwie z Technika. Taka żarówiasta. Taki fiolet, róż. I tak właśnie wygląda. To są te szminki w płynie. Ostatnie to są właśnie błyszczyki 4. Najwięcej mam właśnie pomadek z błyszczyków. Dwa błyszczyki to są z Eveline. To są takie powiększające usta. Taki, w ogóle ciężko będzie je zobaczyć. To takie przezroczyste. I takie dwa kolorki. I kolejne to są takie dwa błyszczyki. Jeden z Rimmel. Tak wygląda. Nie wiem, czy będzie widać, bo on też takie delikatne. I z Otuo. Go napis tutaj się zmazał. No i taka. Więc to są wszystkie moje szminki i pomadki. No i błyszczyki. Jeśli chodzi o ten filmik, będzie wszystko. Jeśli Wam się spodobało, dajcie łapkę w górę i subskrypcję kanału, żebym też miała więcej motywacji do nagrywania filmów. I do zobaczenia. Pa, pa, cześć.